Nasze materiały napędza ceneo.pl, największa porównywarka cen sprzętu. arn.eu. Oho, kolejny Minecraft. Pomyślałem, gdy pierwszym zadaniem, jakie postawiło przede mną Factorio, było wykopanie trochę surowców, żeby zbudować piec. Ale na szczęście wystarczyło tylko kilka minut z tą powstającą już od 4 lat produkcją, by zrozumieć, jak bardzo się myliłem. Wykop trochę węgla ekspresowo zmienia się w o Boże, po co machać kilofem, niech się zrobi samo. Factorio jest bowiem symulatorem inżyniera, grą, w której budujemy własne gigantyczne i skomplikowane fabryki do automatyzowania produkcji. Przygodę zaczynamy jako rozbitek na obcej planecie, który z braku lepszej opcji bierze się do roboty i zaczyna budować proste maszyny do usprawnienia życia w swoim nowym domu. Najpierw ręcznie wykonane węglowe piece do wytwarzania prostych komponentów, potem proste maszyny, żeby się odciążyć, aż wreszcie szał budowania eskaluje. Zaczynamy budować generatory prądu, ekstraktory, taśmociągi, pociągi, laboratoria i fabryki. Nie będę ukrywał, że po kilku godzinach z grą czułem się jak kompletny idiota. Factorio jest dla mnie po prostu zbyt mądre i zbyt skomplikowane, a ja przy nim jak neandertalczyk z kawałkiem krzemienia. Jasne, potrafię skonstruować prosty taśmociąg, wziąć szereg surowców i zautomatyzować proces, żeby stworzyć dany produkt, ale Factorio wciąż pcha gracza, by iść o krok dalej, by produkcja stała się tylko częścią większego, automatycznego cyklu, w którym od początku do końca wszystko zarządzane jest przez komputery i roboty. Na tym etapie mój mózg zwyczajnie wysiada, próbując rozplanować w myślach kierunek taśmociągów, kolejność produkcji obiektów i logistykę dostarczania surowców. Nie jest to w żadnym względzie krytyka Factorio, to naprawdę fenomenalna gra i polecam ją wszystkim domorosłym inżynierom z całego serca, ale po prostu nie czuję się na siłach, by móc ją stosownie przetestować. Jej złożona, przyczynowo-skutkowa rozgrywka jest równie satysfakcjonująca, co skomplikowana i choć udało mi się przebrnąć przez większość dwóch pierwszych kampanii gry, to w trakcie czułem, że gotują mi się szare komórki, a efekt ostateczny zawsze pozostawiał sporo do życzenia. Za każdym razem czułem, że da się lepiej i wydajniej i że słabym elementem mojej konstrukcji byłem ja, magister inżynier Dark Archon. No ale załóżmy przez chwilę, że nie jestem totalnym lamą i spróbujmy określić, jak wygląda rozgrywka. Jeżeli nie gramy w grę dowolną, a którąś z kilku dostępnych w grze kampanii, to zazwyczaj otrzymujemy jakiś cel. Zbudować i zasilić jakiś skomplikowany system, zautomatyzować produkcję wybranego obiektu i tak dalej. Poruszamy bohaterem sterowanym klawiszami WSAD po mapie wyglądającej trochę jak RTS z lat 90. Podobnie jak na przykład w Minecrafcie, posiadamy ekwipunek, który zawiera wszystkie nasze przedmioty i konstrukty, a wyprodukowane maszyny stawiamy jak w strategiach, klikając myszką w wybranym punkcie mapy. Żeby zbudować fabrykę, potrzebna nam będzie energia. W zależności od okoliczności, w jakich się znaleźliśmy, możemy zbudować całą elektrownię opartą o na przykład silnik parowy, ale w pewnych sytuacjach może to nie być możliwe. Dostępny jest więc szereg technologii alternatywnych, w tym urządzenia, które nie wymagają prądu i mogą być zasilane w mniej efektywny sposób, na przykład bezpośrednio spalając paliwo. Do zbudowanego silnika parowego dodajemy pompę, która pompuje wodę z rzeki do bojlerów zasilanych węglem, ta podgrzana trafia wreszcie do silnika, gdzie zaczyna generowanie prądu. Ten dostarczamy do maszyn po kablach. Pierwszym krokiem wartym rozważenia jest stworzenie niemal perpetuum mobile, systemu, który automatycznie dostarczy węgiel do bojlerów, żebyśmy nie musieli wypełniać ich ręcznie i ryzykować spadków napięcia. Potem, gdy mamy już prąd, gra staje się prostsza w założeniach, co nie znaczy, że mniej skomplikowana. Teraz budować musimy zautomatyzowane kopalnie surowców, które przerzucają produkt na taśmociągi, skąd odpowiednio zbierane są przez robotyczne łapy, przenoszące je do odpowiednich fabryk czy skrzyni do późniejszego wykorzystania. Fabryki produkują potrzebne nam komponenty, te znów przenoszone są po taśmach do kolejnych automatonów, produkujących co jest nam w danym momencie potrzebne. Niestety moje koślawe produkcje w niczym nie przypominają tego, co w Factorio zbudować potrafią zaawansowani gracze, więc wyjątkowo pozwólcie, że posłużę się fragmentem trailera. Factorio to naprawdę imponujący kawałek kodu, nie tylko z uwagi na skalę, na jakiej toczą się późniejsze etapy, gdzie na ekranie pojawiają się tysiące obsługiwanych przez fabryki obiektów, ale i złożoności rozgrywki.
To, co opisałem dla was teraz, to tylko czubek góry lodowej, bo nawet nie dotarłem do etapu, gdzie buduje się rakiety, czołgi w obronie naszych fabryk przed kosmitami, a i niestety nie miałem możliwości wypróbowania trybu sieciowego, który pozwala podobno grać całej grupie graczy na jednej mapie w kooperacji. Factorio, mokry sen każdego inżyniera, pojawił się na Steamie jako gra Early Access i będzie obowiązkowa dla każdego majsterkowicza. A jeśli moje pokrętne opisy są dla was niewystarczające, to na stronie factorio.com spróbować można darmowego dema.